Szkoła podstawowa w Chwalibogowie ma nową halę sportową. Dotychczas uczniowie ćwiczyli w małej ciasnej salce. Teraz do swojej dyspozycji mają nowoczesny obiekt. W środę odbyło się oficjalne oddanie budynku do użytku. Wykonawcą robót była firma Wexel. Ekipa wzniosła budowlę nie bez trudu. Główne problemy dotyczyły warunków pogodowych. 3 miesiące mrozów, o których pamiętamy. Około miesiąc ulewnych opadów deszczu, a później sakramenckie upały, które dochodziły do 45 stopni na powierzchni dachu. To były po prostu największe problemy. A pomimo tego hala została zrealizowana w 7 miesięcy, pomijając oczywiście miesiące, w których nie dało się jej wykonywać. Dzieciaki były pod wrażeniem hali. Z kolei dyrektor ma jeszcze jedno marzenie dotyczące szkoły. Musielibyśmy mówić o marzeniach wszystkich mieszkańców, wspólnie tutaj, nawet budując jakąś strategię rozwoju wsi. Cieszę się, że akurat wieś też prosi mnie o to, żebym w tym uczestniczył. Planujemy, ustalamy, co moglibyśmy zrobić. Ja myślę, że dopełnieniem tych wszystkich obiektów sportowych byłby Orlik, ale jeżeli nie Orlik, to wielofunkcyjne boisko o bezpiecznej nawierzchni. Władza też snuje własne plany, sięgają one nawet następnej kadencji. Jaka jest szansa, że w najbliższej przyszłości podobna hala sportowa wyrośnie przy szkole w Kaczanowie? Czekamy na kolejny nabór w ramach WRPO, czyli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To zadanie się nazywa, jest oznaczone 5.2, rozwój infrastruktury oświatowej i z tego co wiem ma być jeszcze jeden nabór. Liczymy na to, że tam również uda nam się pozyskać środki, gdyż po pierwsze sala jest identyczna, zresztą zaprojektowana jest identycznie, a poza tym jest to sala planowana na terenach wiejskich, a właśnie na takie miejsc, dla takich miejsc jest szczególnie skierowany ten program. Czy pokłóciłby się Pan o jakąś datę, kiedy ta hala jest szansa, że powstanie w Kaczanowie? Bardzo łatwo. Wystarczy zadzwonić do Urzędu Marszałkowskiego i zapytać się, kiedy ogłoszą nabór. A co w takim razie z budową hal przy wrzesińskich szkołach, które no niektóre mają bardzo małe sale sportowe? Mam tu na myśli gimnazjum numer 1, samorządową szkołę podstawową numer 2. No nie jest to zaplanowane ani na ten rok, oczywiście, tym bardziej, że już mamy jesień, ale prawie jesień. Ale no, planujemy, że myślę, że jeżeli uda mi się zostać burmistrzem na kolejną kadencję, to będziemy planowali w tej kadencji przymierzyć się do jednej dużej sali, chyba przy szkole numer 2.